gospodarz miejsca, witam wszystkich bardzo serdecznie na miejskiej inauguracji roku szkolnego. Inicjatorem i gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, pan Zbigniew Kot, którego serdecznie witamy. Dzisiejsza uroczystość ma charakter ogólnomiejski. Jest to ten moment, kiedy dostrzegamy i chcemy nagrodzić tych najlepszych. Ale żeby taki sukces osiągnąć, trzeba pracować nie tylko 10 miesięcy. Znacznie, znacznie dłużej. Ale nic tak nie motywuje, jak osiągnięcie właśnie szczytu. Każdy dzień spędzony w szkole nie powinien być stracony. A tym bardziej w takich warunkach, jak w tej chwili się znajdujemy. Mam nadzieję, że kolejny rok szkolny pozwoli Wam osiągnąć równie wspaniałe sukcesy, co w poprzednim. A być może dołączą jeszcze Wasi koledzy i koleżanki, poszerzą dzisiejsze grono nagrodzonych 56 uczniów. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jednym ze swoich wystąpień powiedział: nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba dołożyć starań, aby być człowiekiem. Szkoła jest tym miejscem, w którym nie tylko przekazuje się wiedzę, mądrość, ale szkoła jest tym miejscem, w którym wychowuje się i kształtuje przyszłych obywateli naszej ojczyzny. W uznaniu za Waszą pracę, trud, jaki włożyliście w rozwijanie swoich pasji i talentów, burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, pan Zbigniew Kot, przyznał Wam nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinach naukowej, artystycznej i sportowej, a Waszym rodzicom podziękowania w formie listu gratulacyjnych. Należy powiedzieć w tym momencie, iż łącznie nagrodzonych zostało 56 uczniów, w tym 30 w dziedzinie nauki, 13 w dziedzinie artystycznej oraz 13 w dziedzinie sportowej. Thank you.
Dziękuję.